Jest przykręcone także. A tutaj o, też mam od razu. Z roku starszy ode mnie albo nie. Oh.
tej kaplicy i tabernakulum. Boże, Ty uświęca swój Kościół i nim kierujesz. Uroczyście wielbimy Twoje imię, ponieważ mieszkający tu, pracujący i przebywający pragną dzisiaj poświęcić Tobie na zawsze ten przyczółek modlitwy, kaplicę, którym pobożnie cześć Tobie oddaję, a Ty oświecasz go swoim słowem i karmisz łaską Twoich sakramentów. Panie Jezu, ta kaplica w tym hospicjum ma być znakiem tajemnicy Kościoła, bo przebywa w niej Jezus Chrystus, ten, który powiedział, że jest ciałem, które zostanie za nas wydane i zostało wydane w Wielki Piątek za nasze grzechy. Pokornie Cię prosimy, dlatego, Panie Jezu, abyś zesłał swoje błogosławieństwo na tę kaplicę i na ten ołtarz, aby to zawsze było miejscem świętym i stołem do przygotowania składania Chrystusowej ofiary. Aby ludzie tu również przychodzili po to, żeby spotkać się z Tobą, prosić o łaski, uwielbić i przeprosić za grzechy. Niech tutaj ludzie w tej kaplicy zmywają ludzkie winy. Niech sprawują pamiątkę Paschy. Niech wznosi się tutaj miła Tobie ofiara chwały. Niech tutaj ubodzy znajdą miłosierdzie, uciśnieni wolność, a wszyscy ludzie chorzy niech znajdą nadzieję na to, co jest Twoją wolą, co jest zdrowiem. Niech przeobrażają się wszyscy w godność Twoich dzieci, aż osiągną szczęśliwą radość życia wiecznego w niebieskim Jeruzalem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Oferatu oka Benedicta, nomen Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Panie Ojcze Święty, Ty dałeś ludziom prawdziwy chleb z nieba. Pobłogosław to tabernakulum, przygotowane do przechowywania Najświętszego Sakramentu Ciała i Krwi Twojej. Spraw, abyśmy wiernie, wierząc obecnego tutaj Chrystusa, nieustannie jednożyli z tajemnicą Jego odkupienia przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Amen. Przeprośmy Boga za nasze grzechy, abyśmy mogli godnie odprawić tę najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, czynnym i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przepobłagam najświętszą Panią.